Tak więc nie ma żadnego widocznego rezultatu, jakiejś widocznej poprawy spalania, jeśli dodaje się wapno do suchego groszku, który ma wysoką spiekalność koksową. Tak, koniec z tą mitręgą i męczeniem się z tym koksem. Zamawiam ekogroszek workowany z firmy KGM. Ten najtańszy za 1550, ale z dodatkowym rabatem 50 zł. Wychodzi równo 1500 za tonę. Na stronie internetowej mają tam napisane, że kaloryczność nawet do 28 megajuli na kilogram, czyli super. I że jest suchy, a dowóz gratis w Małopolsce, bo firma z Małopolski. Ale że techy są jakieś 20 km tutaj od granicy z Małopolską, bo Oświęcim to już Małopolska, więc i mnie dowieźli gratis. Dostają za to dużego lajka. I wydajcie lajka pod filmem i zasubskrybujcie kanał, to w nagrodę opowiem wam, przetestuję ten węgiel dla was i opowiem, jak jest, czy się opłaci. Jest jak byk, duży napis 26, co by sugerowało 26 megajuli na kilogram. No i tak rzeczywiście jest tutaj wartość opałowa, maksymalnie 26 megajuli na kilogram. Tymczasem ja w internecie znalazłem w opisie parametrów tego węgla, tutaj mamy wyraźnie napisane, że maksymalnie 28,2. No nie wiem, skąd jest taka różnica, nie rozumiem tego. Natomiast gdzieś w internecie znalazłem test tego węgla, testował go podobno profesjonalny tester, no i stwierdził, że on ma 27,7 megajoula na kilogram. Nie wiem, skąd taką liczbę wziął, nie mając kalorymetru, czyli przyrządu laboratoryjnego, który służy do mierzenia kaloryczności, bo taką kaloryczność dokładnie można zmierzyć tylko i wyłącznie w specjalistycznym laboratorium. Najczęściej takie laboratoria są na kopalniach, ale są też i poza kopalniami. Można oddać taki węgiel czy ekogroszek do zbadania i tam po jakimś czasie, kilku dniach otrzymuje się wynik z dokładnością do dziesiątych części megajoula i tak dalej. Natomiast nie dajcie się nabrać, że ktokolwiek może zmierzyć domowymi metodami w domu, w kotle swoim własnym kaloryczność jakiegoś węgla. Można to określić z jakimś tam szacunkowym, ogólnym przybliżeniem. Tu pozostałe wartości mamy zawartość popiołu 6-10%. No to jest w takiej normie, powiedzmy, w miarę dobrej. Gdyby było 6, to byłoby bardzo fajnie. No ale zobaczymy, przetestujemy i zobaczymy. Zawartość siarki podobnie, też nie jestem w stanie określić tutaj metodami domowymi, bo to zrobi tylko specjalistyczne laboratorium. No i zawartość wilgoci 2 do 12. No 12 to jest dużo, 2 to też jest jakaś wilgoć, ale tutaj spieszę wyjaśnić, że z tą wilgocią to nie jest tak, większość sobie myśli, że to jest wilgoć, którą da się odparować. Węgiel w sobie zawiera też wilgotność higroskopijną, której się nie da odparować domowymi metodami. Znowu trzeba podnieść temperaturę do 110 stopni i w tej temperaturze ta wilgotność odchodzi. Tego nikt nie robi, wiadomo, ze sprzedawców ani producentów. Więc dlatego tutaj jest taka liczba, która sugeruje, że tam no jest, nawet gdyby ten węgiel był suchy, o czym znowu mamy tutaj, o tutaj na stronie internetowej mamy zapewnienie, że to jest suchy ekogroszek tutaj na samej górze. O, widzimy tam wyraźnie napisane suchy ekogroszek, tak? Jego zalety tu są dokładnie opisane i tak dalej. Ale kiedy zajrzymy w inne miejsce opisu tego węgla, to naszym oczom zdziwionym ukaże się taka oto informacja. Tu mamy ten ekogroszek, tu napis jak byk workowany 26 megajuli na kilogram, a tu małymi literkami mamy, że maksymalna kaloryczność, wartość opałowa 25 megajuli na kilogram. Nie wiem, czy to widać. No widzicie chyba, nie? No brak konsekwencji, no i w ogóle jakieś zamieszanie. Także tu polecałbym, żeby przejrzeć stronę. Ja rozumiem, że był niedawno kryzys energetyczny i było wielkie zamieszanie, jeżeli chodzi o węgiel, i czas to wreszcie naprawić. No, i na stronach internetowych zamieścić już właściwe informacje, rzetelne i prawdziwe po prostu. Także sprawdzimy, jak to się będzie spalać.
Zobaczymy, jak przebiega proces spalania, no i przekonamy się naocznie. Tak to wygląda. No, kopczyk jest tutaj prawidłowo uformowany. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Popiół dosyć rozluzowany tutaj wokół kopczyka. No, nie widzę tutaj spieków specjalnie w tym ogniu. No, wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. Jest prawidłowe spalanie tutaj. Myślę, że być może, że jest tu jakaś mała domieszka węgla o skłonnościach do koksowania. Być może, że to jest mieszanka. I być może dlatego ta kaloryczność jest wysoka. Przynajmniej tak podano na stronie internetowej. No, a my musimy na tym polegać, no bo przecież sami nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić. Obejrzymy jeszcze popiół i po obejrzeniu tego popiołu, jak to przepalę, te 100 kg, które tu wrzuciłem, w ten czas się przekonamy. Także za parę dni, jak się to przepali, sprawdzimy też i popiół. No i czas, żeby zważyć popiół. Tu jest popiół 7,6 kg, odjąć 2,5, 2,6, mniej więcej tyle waży skrzyneczka. Na poprzednich filmach już ważyłem, więc stali widzowie to znają. Wychodzi około 5 kg popiołu. Jest to wynik bardzo dobry, akceptowalny w pełni, zważywszy na woreczek, na którym napisano zawartość popiołu 6 do 10%. A więc można powiedzieć, jest poniżej nawet tego, co tutaj jest napisane na worku. Jest prawidłowy ten popiół, luźny, jak widać, rozluzowany, więc tutaj nie ma do niego żadnych zastrzeżeń. Spieki koksowe zdarzają się bardzo pojedyncze, no ale właśnie, nigdzie na worku nie ma żadnej informacji, ani na stronie internetowej, dotyczącej indeksu spiekalności rogi. Nigdzie tego nie ma. Stąd moje przypuszczenie, że może jest to mieszanka, w której dodano nieco węgla koksującego i stąd biorą się te pojedyncze spieki koksowe, które tutaj jednak występują w małej ilości, choć są niewielkie i wydaje się, że niegroźne. Stąd moje przypuszczenie, że to może być mieszanka, do której dodano nieco węgla koksującego i to spowodowało właśnie to koksowanie. Dodaje się takiego węgla dla wzmocnienia kaloryczności i wartości opałowej. No to jest dopuszczalne, takie pojedyncze spieki w popiele. To jest kwestia ewentualnego zwiększenia nadmuchu, czy też jakichś kosmetycznych zmian i ustawień. Paliłem tym 6 dni, czyli 1/5 miesiąca, więc miesięcznie wyszłoby 5 razy 100, czyli około 500 kg, pół tony. Jest to standardowa ilość u mnie o tej porze roku. No bo mamy teraz przedwiośnie, temperatura 8-10 stopni za dnia, 3-4 w nocy. Tyle spalę, kiedy mam węgiel o dość dobrej kaloryczności. Tu na worku widnieje 26 megajuli, no i trudno mi to podważyć, bo no nie jestem w stanie dokładniej tego zmierzyć, ale myślę, że w przybliżeniu tyle to może właśnie mieć ten węgiel. Podsumowując testy, stosunek ceny do jakości i kaloryczności tego opału, który tutaj testowałem, bardzo korzystny moim zdaniem. Chyba warto go kupić, dołożyć parę złotych. Tym bardziej, że tutaj jeszcze raz pokażę SMS-a. Dodatkowy rabat. Nie wiem, jak długo ten rabat potrwa. Być może do wyczerpania zapasów. Nic na ten temat nie wiem, jako że na stronie nie ma żadnej informacji dodatkowej. Więc może, jeżeli komuś zależy, to niech się pośpieszy z zakupem. Cena jest chyba w granicach średniej albo dosyć niskiej, jak na węgiel workowany, bo chyba tańszego workowanego węgla ekogroszku nie kupicie nigdzie w sieci internetowej. Za wyjątkiem PGG, no ale trzeba doliczyć chyba 250 zł transportu, więc wychodzi około 1800 zł za tonę. No, chyba nie znajdziecie niczego lepszego w tej chwili w internecie niż to, co ja tutaj zademonstrowałem, a na pewno jest to lepsze niż węgiel koksujący, który w tej chwili jest najtańszy może i na rynku. Jeżeli sobie ktoś kupi orzech, skruszy go i potem będzie miał taki groszek czy ekogroszek koksujący, no ale
przy takim jak ogroszku koksującym nie ma mowy o tym, żeby sobie gdzieś tam spokojnie wyjechać, choćby tylko na weekend, na ferie czy gdziekolwiek i zostawić kocioł bez żadnego nadzoru. Szczególnie u mnie, ponieważ ja mam niską komorę spalania i jest mała przestrzeń pomiędzy talerzem a deflektorem, więc istnieje wtedy zagrożenie zaczopowania czy zablokowania podajnika. Tak więc każdy musi sam zdecydować, czy dołożyć te kilkaset złotych dodatkowe i mieć święty spokój, czy się męczyć z węglem koksującym. Ja życzę spokojnego weekendu, bo właśnie się zbliża. No i zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka i szczęść Boże wszystkim.